Witam, mam na imię Alicja i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania filmu na temat metody graficznej w badaniach operacyjnych. Jeśli mamy takie zadanie klasyczne dotyczące diety, tak zwanej diety, czyli ile należy czego kupować, aby dostarczyć powiedzmy składników odżywczych na określonym poziomie, czy to najniższym, czy na poziomie jakimś minimalnym, czy też nie przekraczać jakiegoś określonego poziomu, na przykład kalorii. I teraz, jeżeli zadanie ma następującą treść, że do rozwoju prawidłowego rozwoju dziecka niezbędna jest właściwa dieta, składająca się z takich artykułów spożywczych, które dostarczają pewnych niezbędnych środków odżywczych. Przeprowadzone badania pokazały, że dziecko potrzebuje miesięcznie co najmniej, to jest ważne, co najmniej 50 jednostek witaminy C i 60 jednostek witaminy B, czyli domyślnie też co najmniej. Najwięcej tych witamin można zawartych jest w dwóch produktach spożywczych, P1 powinno być i P2. Zawartość poszczególnych witamin w tych produktach oraz ich ceny jednostkowe tych produktów podano w tablicy. No i mamy jasno tutaj określone, ile kosztuje jednostka produktu pierwszego, ile kosztuje jednostka drugiego produktu, ile zawiera się witaminy C w jednej jednostce tego produktu pierwszego, a ile jednostek witaminy B można spotkać w jednej jednostce produktu pierwszego. I tak samo jest określona zawartość w produkcie drugim, zarówno witaminy C, jak i B, ale też wiemy, ile minimalnie należy dostarczyć każdej z tych witamin w ciągu miesiąca dziecku i, no i tak jak mówiłam, po ile jest ten produkt, zarówno pierwszy, jak i drugi. I należy ustalić, ile należy zakupić kilogramów poszczególnych produktów, aby dostarczyć dziecku witamin w ilościach nie mniejszych niż minima określone w tablicy i aby koszt zakupów P1, P2 był minimalny. Czyli szukamy po prostu optimum w problemie diety. I teraz, żeby do niego przejść, musimy na początek określić, jakie mamy zmienne decyzyjne. To, ile należy kupić produktu pierwszego, ile drugiego, czyli oznaczamy X1 i X2. Jasno, to trzeba określić, co jest zmiennymi, co stanowi zbiór zmiennych decyzyjnych. Potem, po określeniu zmiennych decyzyjnych, musimy przejść do elementu, jakim jest funkcja celu. Funkcja celu u nas to jest koszt, czyli ile należy zapłacić za określoną ilość P1 i ilość P2. Jednostkowo za 1 kg płacimy 2 zł P1, za 1 kg P2 płacimy 1,5 zł. Powiedzmy, i teraz musimy pamiętać, że kryterium efektywności funkcji celu, czyli do czego to dąży ta nasza funkcja, to jest minimalizacja, czyli osiągnięcie najniższej możliwej wartości. W związku z naszymi tutaj zmiennymi mamy dwa ograniczenia, nie wiem czemu się wpakowało, że trzy, ale to akurat nie będzie miało większego znaczenia, to akurat pominimy sobie, bo to jest z innego zadania. No więc te pierwsze i drugie ograniczenie polega tutaj, czy wynika z naszej tabeli, gdzie ile kupię X1 razy 5, to jest zawartość witaminy C na podstawie produktu pierwszego, plus 2X2, bo to jest jakby ile dostarczam witaminy C nie w jednym kilogramie produktu P2, a w iluś tam kilogramach produktu P2, czyli razy X2. I to, co mam, musi przekroczyć minimalną, tak jak tu jest napisane, minimalną, czyli musi przekroczyć 50 jednostek witaminy C. Tak samo w przypadku witaminy, oj, tu widzę, oznaczenie mam błędne, ale dobre, machnijmy na to ręką. Tu jest wiadomo witamina B, tu jest witamina C, więc w tym momencie mamy 3X1, czyli to jest ta ilość witaminy B, a nie, dobrze, co ja. Dobra, także to jest ilość witaminy B, ilość witaminy B w produkcie P1 zakupionym, czyli 3 razy ile ja tego kupiłam, plus 6 razy X2, czyli na każdym kilogramie mamy 6 jednostek witaminy B, czyli razy X2 to tyle mamy tego produktu P2 przemnożone razy 6. Wiemy, ile mamy tej witaminy dostarczonej.
Wówczas 3x1 plus 6x2 również nie może przekroczyć 60, czyli tej minimalnej ilości witaminy B, która tutaj jest jasno opisana, ile należy jej spożywać. I teraz oczywiście musimy uwzględnić to, że ilość zakupowanej witaminy, produktu P1 i P2 nie może być ujemna. Czyli albo coś kupujemy, czyli jest to powyżej zera, albo jest równe zero, czyli tego nie kupuję. Więc mamy tak zwane wartości zmiennych decyzyjnych nieujemne, czyli większe równe zero, mówiąc inaczej. Dalej idąc tym torem, możemy generalnie zapisać program liniowy o postaci tutaj takiej skróconej, bez tego opisu, które to jest ograniczenie, do czego dotyczy, że mamy ograniczenie dodatkowe, jakie są zmienne decyzyjne. I teraz, żeby takie zadanie rozwiązać metodą graficzną, należy zapisać w postaci dwóch punktów ograniczenie pierwsze, jak i ograniczenie drugie. Po co? Żeby narysować układ rozwiązań dopuszczalnych, czyli tak zwany obszar rozwiązań dopuszczalnych poprawnie, tych nierówności, bo to jest nierówność, dlatego że mamy znak po prostu większe bądź równe albo mniejsze bądź równe. U nas akurat mamy dwa ograniczenia, tak zwane większościowe, czyli w związku z tym, że ma być większe bądź równe, nasze ograniczenie będzie zapisane w tym momencie bardziej na prawą stronę od początku układów współrzędnych, jakby w liczbach rosnących, zarówno po stronie x-ów i 1 i x-a 2. Dobra, generalnie chodzi o to, że na przykład przyjmujesz, żeby narysować, osiągnąć takie dwa punkty, czy dwa ograniczenia po dwa punkty, które należą do wykresu każdego z tych ograniczeń, muszę na przykład przyjąć, że x1 równa się 0, tak najłatwiej te punkty brzegowe, i wtedy 5 razy 0 równa plus 2x2 równa się 50, a więc 2, możemy to tak zapisać, że po prostu 5 razy 0 plus 2x1 równa się 50. Jeżeli z tego będę chciała wyliczyć, ile wynosi x2, wiadomo, tutaj to powinno być zapisane jako x2, to my mamy 50 przez 2, czyli 25. A więc nasz pierwszy punkt, który tutaj jest zapisany 0,25, wziął się z tego, że za x1 przyjęłam przykładową wartość 0 i osiągnęłam dla tego poziomu x1 x2 równe 25. Jeżeli teraz chcę określić drugą współrzędną dla tego ograniczenia, które ma postać po prostu linii, przyjmijmy sobie, że x2 równa się 0. Jeżeli teraz ten element tutaj równa się 0, otrzymujemy 5 razy x1 plus 2 razy 0 równa się, tak dla zasady zróbmy 50, czyli możemy powiedzieć z tego, że 5x1 na pewno powinno się równać 50, czyli po tym jak podzielimy obustronnie przez 5, możemy powiedzieć, że drugim punktem, który należy do wykresu pierwszego ograniczenia, który tutaj mamy, jest punkt, gdzie x1 równa się 10, a x2 równa się 0, czyli mamy punkt o współrzędnych 10 i 0. Tak samo możemy określić współrzędne drugiego punktu. Raz za x1 przyjmiemy 0, czyli zostaje nam faktycznie 6x2 równa się 60, czyli sam x2 równa się 10. Stąd powstał ten pierwszy punkt. Bo przyjęłam x1 równy 0, to otrzymam x2 równe 10. Po podstawieniu oczywiście jako dorównania tutaj, choć to jest o wiadomo nierówność. Jeżeli teraz przyrównam do x'a 2 0, to mam 3 razy x1 daje mi 60. 60, czyli sam x1 daje mi 20. Mamy dwa ograniczenia. W każdych dwóch ograniczeniach mamy po dwa punkty, które będą należały do ograniczenia. I jeżeli wiemy, że ograniczenia mają charakter większościowy, tak jak tutaj, to one będą miały, powiedzmy tak, zaczniemy od tego, że pierwsze ograniczenie, które miało współrzędne 0,20 i 10,0,
0 i 20 to jest ten punkt i 10 i 0. Nakreślam te dwa tutaj na zielono zaznaczone punkty, robię kreskę i powiedzmy fragmentem naszego układu pierwszej ćwiartki, który odpowiada pierwszemu ograniczeniu, jest obszar po prawej stronie, bo mamy ograniczenie większościowe. Punkty znajdujące się tutaj w tym obszarze będą pozwalały na przykład, nie wiem, przyjmijmy tutaj x1 równy 20, x2 też równy, na przykład 30, pozwolą nam na spełnienie warunku, że będzie to przekraczało 50. Jeżeli chodzi o drugie ograniczenie, które ma dwa punkty współrzędne o współrzędnych 0, 10 i 10 i 20, 0, to mamy tutaj, one mają punkty 0, 10 i 20, 0, czyli to jest ten punkt łączymy linią. On też ma obszar tutaj bardziej na prawo niż tutaj w okolicach 0 na pole do lewej strony, bo jest to ograniczenie większościowe, które ma tutaj obszar na zewnątrz układu współrzędnych i częścią wspólną jest obszar zaznaczony na żółto. To jest obszar, gdzie zarówno pierwsze i drugie ograniczenie nachodzą na siebie i są w takim obszarze wspólnym. I teraz spośród tych punktów skrajnych tego obszaru, który tutaj nie jest ograniczony w żaden sposób, jakby w nieskończoność rosną tutaj wartości i tutaj też rosną nieskończoność wartości, mają minimalne wartości tutaj jakby tego obszaru wspólnego A, B i C. Są to tak zwane punkty wierzchołkowe, których współrzędne musimy sami określić. Albo to określimy na podstawie tego, jak wygląda nasz obszar rozwiązań dopuszczalnych, bo to są na przykład punkty z ograniczeń, A wiemy, że jest od razu punktem 0,25, C jest punktem od razu współrzędnych 20,0, a punkt B albo na podstawie naszego wykresu jesteśmy w stanie sprawnie określić współrzędne takiego punktu, lub też rozwiązujemy układ równań, dowolną jedną z trzech metod. Każdą z nich omówiłam na oddzielnym filmie na moim kanale, możecie oczywiście odnaleźć, dowolną metodą, tak żeby poznać współrzędne tego punktu. Bo rozwiązanie optymalne w naszym przypadku, wyznaczone metodą graficzną, będzie należało albo w punkcie A, albo w punkcie B, albo w punkcie C, które jest rozwiązaniem optymalnym, który z punktów nie wiem na teraz. I teraz w metodzie graficznej, którym to sposobem ja określę współrzędne punktu B, moja sprawa. Czy to jest metoda przeciwnych współczynników, czy podstawiania, czy jeszcze tam wyznacznikową, to moja sprawa, ale muszę pamiętać, że punkt B leży na przecięciu pierwszego i drugiego ograniczenia, a więc licząc układ równań z dwoma niewiadomymi, ale dotyczącymi pierwszego i drugiego ograniczenia, poznam współrzędne tego punktu B. Teraz, jeżeli nie znam tych współrzędnych, ja oczywiście to gdzieś liczę, mogę nawet na papierze gdzieś z boku. Ja tutaj wyznaczyłam, że to był punkt o współrzędnych x1, 7,5, o x2 równym 6,25. I teraz, jeżeli wiem, że te trzy punkty wierzchołkowe mają następujące wartości x1, x1, x2, to po podstawieniu do funkcji celu, która miała liczby 2 i 1,5, a oczywiście razy x1, a tutaj razy x2, mamy wartości funkcji celu dla każdego z punktów z osobna. Po prostu podstawiamy do funkcji celu x1 po kolei 0, potem x2 równy 25, potem w przypadku drugiego punktu raz do funkcji celu podstawiam x1 7,5, potem x2 6,25 i tym sposobem osiągnąć mogę najniższą funkcję celu, wartość funkcji celu, jaką ja potrzebuję. A więc możemy powiedzieć, że rozwiązaniem optymalnym, czyli takim, który daje czy najwyższą, czy najniższą wartość funkcji celu, ale przy spełnieniu wszystkich możliwych ograniczeń, to jest faktycznie nie tylko wartość tych zmiennych, ale i optymalna wartość funkcji celu. Więc możemy powiedzieć w tym momencie, że optymalnymi wartościami funkcji celu są zmienne decyzyjne x1 7,5, x2 6,25 przy funkcji celu, która dążyła do minimum. I wtedy wiemy, że ta najniższa możliwa wartość funkcji celu dla tych współrzędnych punktu
U nas to był punkt B, wynosi 24,375, a więc bardzo ładnie, że tak powiem, tak jak powinna być interpretacja, powinna ona być zapisana, że należy więc kupować 7,5 jednostki produktu P1, to chyba było w kilogramach, oraz 6,25 jednostki produktu P2. Wówczas na pewno możemy powiedzieć, że zostanie osiągnięty najniższy możliwy koszt zakupu na poziomie 24,375 złotego. Będzie on najniższy możliwy, ale jednocześnie z zachowaniem warunków na minimalną zawartość witaminy B, witaminy C i B, jaka została potrzebna nam w tym zadaniu. Także ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło metody graficznej, czyli takiej, gdzie można zastosować ją, gdzie można zastosować w przypadku dwóch zmiennych decyzyjnych. Subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie moje filmy znajomym, korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Wszystko staram się zbierać do playlist. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce.